Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii. Ja mam na imię Paweł, a to jest kanał Fotografia jest fajna. Jakiś rok temu, albo i więcej, Pentax powiedział o tym, że wprowadzi nowy aparat. No, nowy aparat dla nas dzisiaj to nie jest nic, no bo praktycznie jakby policzyć to 2-3 razy w roku pojawiają się nowe aparaty. Każda firma musi raz w roku coś nowego pokazać. Pentax różnił się tym, że powiedział, że pokaże aparat na film. No, taki prawdziwy. No i to właśnie nie wiadomo było, czy to będzie taki prawdziwy, czy to będzie taki mniej prawdziwy, czyli kompaktowy. Nie wiadomo było, co to jest, natomiast podkręcał, podgrzewał atmosferę, mówiąc, już jesteśmy na dobrej drodze, już prawie mamy to zrobić. No aż wreszcie teraz niedawno pojawiły się pierwsze zdjęcia nowego aparatu. I tak popatrzyłem sobie, nowy aparat. Ma się nazywać Pentax 17 i być aparatem na film, nowym, który robi zdjęcia półklatkowe. Półklatkowe, czyli jest APS-C. No mniej więcej, jak APS-C. Czy ja tak, jak oni tego mówili o tym, że taki, że aparat na film się pojawia, zastanawiałem się, no dobra. Wszyscy znają, ci co się interesują aparatami analogowymi, ostatnią manualną lustrzankę Pentaxa, czyli Pentaxa K1000, kultową lustrzankę, i tak spekulowano, może K1000 zrobią. Natomiast ja się cały czas zastanawiam, no K1000 to od sprzedaży w dobrym stanie to trzeba z 500 zł mieć. Na dobrą lustrzankę to może nawet trzeba mieć i z 1500, żeby kupić dobrą lustrzankę. Ale a oni powiedzieli, że kompakt. To ja robię. O, mam dzisiaj też kompakt ze sobą. Kompakt. Taki kompakt, którym robię zdjęcia. I który można kupić dzisiaj za 400 zł. Który kiedyś, w czasach jego świetności, to kosztowałby, nie wiem, moje dwie pensje. I ja się zastanawiam, dlaczego zabierać tym aparatom pracę, czyli ich przyjemność wyjścia na zdjęcia i robienia zdjęć, tylko dlatego, że chcę jakiś, no, znaczy nie widzę sensu. Znaczy w lustrzankach cyfrowych to ja ten sens widzę. Widzę, bo zauważam różnicę między aparatami starszymi i nowszymi w niektórych dziedzinach, bo jeśli weźmiemy nawet tą Minoltę, co ja ją testowałem z miesiąc temu, nie, to było trochę więcej, bo to jeszcze dwa miesiące będzie, Minoltę, którą używałem i która miała 5-megową matrycę i robiłam fantastyczne, i robi fantastyczne zdjęcia, więc prawdę mówiąc, ale przy niej widać różnicę, bo w momencie, kiedy ja bym chciał podnieść czułość, no to nie podskoczę. To się nie da. To współczesne aparaty, którym można te czułości podnieść, rzeczywiście są lepsze, ale moim zdaniem w normalnych, klasycznych, dla statystycznego fotografa matryca 5-megowa jest wystarczająca, byle była to z dobrym obiektywem, jeśli to jest dobry obiektyw, to rozwój tych aparatów cyfrowych to tak, no, niektórzy mówią, nie no, ale autofokus jest lepszy. No tak, ostatnio robiłem zdjęcia pierwszym aparatem Canona autofokus, czyli Canonem EOS-em 650 z roku 1987. To jest śmieszne, że muszę podawać 1900, bo kiedyś mówię 87, a teraz już 1987 roku. I co? I ten Canon, jak mu podpiąłem współczesny obiektyw, to on chodził szybko jak współczesny obiektyw. On, stwierdziłem wtedy, nie powiem, że ze smutkiem, że szybkość autofokusa nie zmieniła się od tego czasu. To rozwiązania, które tam wtedy zrobili, to dzisiaj cały czas działają. Czyli cały ten postęp, który nam wmawiają, że nastąpił, naprawdę nie nastąpił. Oczywiście nie. Tam był jeden punkt, centralny punkt autofokusa. Dzisiaj mamy tych punktów nieograniczoną ilość, jeśli używamy na Live View, bo ja mogę sobie wziąć swojego cyfraka, którego nie mam za sobą, i kliknąć w każde miejsce, gdzie chcę na ekranie, on tam wyostrzy natychmiast. I to może być lustrzanka, dobra lustrzanka w typie Live View, czy bezlusterkowiec. Mi wszyscy mówią, że powinienem przesiąść się na bezlusterkowca. Ludzie, ale ja mam bezlusterkowca. To, co mnie nagrywa, to jest bezlusterkowiec. Tego bezlusterkowca ja mam już chyba z 3 lata.
Pamiętam, jak go Dorota kupiła, bo Dorota go kupiła, ja do niego dokupiłem obiektyw. Dorota go kupiła i było takie wow, bezlusterkowiec. I my robiliśmy nim dużo zdjęć, ponieważ to jest całkiem przyzwoita matryca w tym aparacie. Wtedy to był, to jest bezlusterkowiec jeszcze, to jest Canon serii M, najwyższy model z tamtych, czyli porównywalny do najniższego modelu z serii R, no powiedzmy, mniej więcej, bo to jest APS-C. I my go używaliśmy do wszystkiego. Do teleobiektywu, do robienia zdjęć takich, siakich i owakich. Dopóki się okazało, że w sumie to jak ja chcę iść robić zdjęcia dla przyjemności, to ja wolę wziąć swoją lustrzankę, bo jakoś tak mi się przyjemnie nią robi zdjęcia. Nie, oczywiście cały czas używam tego bezlusterkowca do robienia zdjęć. Tak, jeśli chcę zrobić szybko zdjęcie, bardziej dokumentalne. No nie wiem, no wystawiam na sprzedaż swój jakiś stary aparat analogowy i chcę zrobić zdjęcia, to biorę bezlusterkowca, on leży pod ręką, ciach włączam, na ekraniku nawet się bardzo nie patrząc, bo on i tak wyostrzy, gdzie trzeba, zrobię zdjęcia, szybko wrzucę do komputera i już. Zwłaszcza, że on już od jakiegoś czasu jest ustawiony, że ma robić odpegi, żeby było szybciej. Więc jakieś tam zdjęcia poglądowe, jakieś, jak muszę gdzieś szybko zrobić jakieś zdjęcie, to używam bezlusterkowca, ale jak idę dla przyjemności robić zdjęcia, to jest chyba słowo klucz, dla przyjemności robić zdjęcia, to biorę lustrzankę, bo ją lubię. Kurczę, jeszcze jest jedna rzecz, bo jeśli tak teraz były te komunie, Dorota robiła przede wszystkim, ja też trochę robiłem, jeśli mam iść robić zdjęcia zarobkowo, no to wybieram najlepszy aparat, jaki mam. No i niestety, znaczy, gdybym miał bezlusterkowca, klasy mojej lustrzanki, to bym miał bezlusterkowca. Mi jest to bez różnicy, bo to nie ma znaczenia bezlusterkowiec czy lustrzanka. Ważne jest jakość matrycy, jakość obiektywu, który do niego podepnę, szybkość działania, pewność, bo jeśli mam niepewny aparat, to nie może być. Ja muszę mieć pewność w tym, że to działa. Tak jak ostatnio, no jakiś czas temu pojechałem do mechanika samochodem i powiedziałem, żeby mi go naprawił. A co się popsuło? Nic. Ale boję się nim jechać, bo jak pojadę i mi się popsuje, to laweta będzie kosztowała więcej niż naprawa, o którą mi chodziło. I on pomyślał, podałem mu objawy, i mówi, no rzeczywiście, dobra. I wymienił mi. A propos samochodów i starych aparatów, i starych rzeczy, to my używamy dwóch samochodów. Jeden jest nowy, jeden jest stary. Tak jakoś się złożyło. Jeden używa Dorota, a drugi używam ja. Ale teraz w niedzielę Dorota musiała pojechać na wybory, bo ja pojechałem wcześniej, nagrywałem film, więc jechałem rowerem. Od razu pojechałem na wybory, tak się nam trochę patrzyli. Tak, ale twardzi, dobre szkolenie mają, więc nie mrugnęli okiem, że jakoś dziwnie ubrany byłem. A po południu musiała Dorota sama pojechać. No i nie chciało jej się iść do garażu po samochód, więc wzięła ten, który stał pod domem. I wzięła ten stary samochód. Nie jest bardzo stary, 25 lat mu minie. Minie czy minęło? Minie. W grudniu mu minie 25 lat. W związku z tym spoko jeszcze jeździ. Natomiast przyjechał, mówi, ty, ale wiesz, jak się nim przyjemnie jeździ. On tak fajnie parkuje. Fajnie się jeździ, dzień dobry. Fajnie się nim jeździ. O, pociąg jedzie. A mówili, że te pociągi rzadko jeżdżą, a teraz będzie przelatywał pociąg. Wow! Uwaga, kryć się. A mówili przed chwileczką, że on jeździ raz na godzinę. Może i to minęło. Ja tu siedzę z pół godziny, to w sam raz mogło minąć. Bo tak... fajny pociąg, prawda? Jak za dawnych czasów. Kurde. I to po fajnym moście, starym moście, który działa, bo nie wszystko, co stare, jest złe. Stare aparaty, bo mam jeszcze jeden, bo tamten nie był autofokus, mam jeszcze jeden aparat ze sobą, który też jest stary. Jest, powiedzmy, brzydki, ale ma autofokus i dobrze robi zdjęcia, jak się nim zrobi zdjęcia. W związku z tym, ja lustrzanki używam, mimo tego, że ona ma już, to jest 2017 rok, jak sprawdzałem, czyli 7 lat. 7 lat ma ta lustrzanka, a nadal ją używam, ponieważ jest dobra.
I co prawda pewnie jakbym kupił nowego bezusterkowca, przynajmniej tej samej klasy, to bym uzyskał może lepszą matrycę, ale to jest tak ze wskazaniem na może. Natomiast marketingowcy różnych firm zawsze się starają o tym, żeby pokazać, że coś się zmieniło. To co mówiłem o tym Canonie 650, który z 87 roku, ile ma lat? No nieważne, dużo, 40 spoko, prawie lat, i którego autofokus działa bardzo dobrze. Nam wmawiali, że to wszystko się rozwija. Niektóre rzeczy się nie mogą rozwinąć. Co jest ważne w aparacie fotograficznym? Obiektyw, fotograf i matryca współczesny. Jeszcze dobrze jest, gdybym miał przyjemny, przyzwoity pomiar światła. I tu się zaczynają jakieś programy, jakiś taki program do mierzenia światła, tak mierzy światło, histogram jeszcze wyświetla, takie, histogram to jest takie fale na morzu, to są nie wiem po co, i jakieś inne rzeczy. Natomiast ja tak czasami fotografując sami aparat, mi się zastanawiam, no dobra, ale po co to wszystko jest, skoro ten mój aparat, dzisiaj nie mam takiego żadnego ze sobą, w ogóle nie mierzy światła. Ja popatrzyłem na niebo, popatrzyłem na chmurki, na ziemię, ustawiłem mu jakieś czas i przysłony, parametry, i robię tak zdjęcia, i co jakiś czas przesunę w jedną albo w drugą któryś z parametrów, czyli czas i przysłonę, bo stwierdziłem, że tu jest trochę ciemniej, więc ja mu trochę otworzę przysłonę, ale tutaj to ja bym chciał dużą głębię, więc ja mu tą przysłonę przymknę, ale zrekompensuję to czasem i zrobię zdjęcie. Fakt, robię na materiałach czarno-białych zdjęcia, które są tolerancyjne na różnego rodzaju niedoświetlenia i prześwietlenia, bardziej tolerancyjne od matrycy cyfrowej. Natomiast to, że nam wmawiają, że tu mamy jakiś program do tego, czy program, czy wyświetlanie, czy pomiar, czy wielopunktowe, to wszystko jest fajne, ale nie należy tego demonizować. To nie jest tak, że najważniejsze w moim aparacie jest elektronika, która tam weszła. W moim aparacie najważniejszy jest fotograf, dobry obiektyw i przyzwoita matryca. I te wszystkie nowości, ja nie wiem, jaki będzie sprzedaż tego najnowszego filmowego Pentaxa K17, Pentaxa 17, on jest bez K. Pentaxa, bo K to było umocowanie. Pentaxa 17, nie wiem jaka będzie. Zakładam, że kilkadziesiąt tysięcy mogą sprzedać, bo to będzie nowość i trochę testerów kupi po to, żeby wow, ja mam! Blogerów, youtuberów i innych powiedzą, mam taki, mogę robić zdjęcie, zobaczcie jakie za fajne zdjęcia zrobiłem. Nie należy przeklinać za często. Jakie zdjęcia fajne zrobiłem tym fajnym aparatem. No i tak. Dobra. Nowości nowościami, ale najważniejsza jest pasja fotograficzna. To jak ja podchodzę do zdjęć, jak ja robię zdjęcia. Tu zrobiłem kilka zdjęć tymi moimi na filmy, ale nie zdążę ich wywołać, także nie zrobię ich, bo ja zrobiłem 3-4 zdjęcia, a na film wchodzi ich 36. Czy ktoś sobie uświadamia, ile to jest wysiłku, żeby zrobić 36 inteligentnych zdjęć? A w tym nowym Pentaxie ma być ich 72, bo to półklatkowiec. 72 inteligentne zdjęcia, to ja bym chyba z 2 miesiące musiał robić. Bo w cyfrą to się robi inaczej. Cyfrą robisz zdjęcie, sprawdzasz, kasujesz. Cyfrą jeszcze jest o tyle inna rzecz, że cyfrą po prostu tak. Zrobiłem serię 6 zdjęć, bo nie jestem w stanie wybrać, który mi się bardziej podoba ujęcie. I później na komputerze oglądam i dostaję wszystkie 7 na przykład, zostaje ujęć. Cyfra nie jest dobra pod tym względem. Film analogowy, czyli robienie zdjęć na negatywie jest pod tym względem lepsze, bo uczy szacunku do tego, co się robi. No mniej więcej. Dobra, także sam jestem ciekawy, jak się będzie sprzedawał ten Pentax, aczkolwiek wiem, że na pewno go nie kupię, ponieważ nie widzę sensu kupienia go. Ostatnio jakiś półklatkowcem robiłem zdjęcia na kanał analogowy. Jak ktoś się interesuje aparaty analogowe albo coś co na temat Pentaxa, to zapraszam na kanał analogowy. Tam jest dużo recenzji ciekawych, bardzo ciekawych,
albo jeszcze bardziej ciekawych aparatów. Także tam zapraszam do obejrzenia takiego filmu o analogowych aparatach. Co do postępu w cyfrowych aparatach, nie przesadzajmy, nie demonizujmy. Najważniejszy jest i tak fotograf. Matryca jest drugorzędna, obiektyw tak samo jest ważny jak matryca, ale najważniejszy i tak jest zawsze fotograf. Także najważniejsza jest pasja fotograficzna. Dobrze, dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do oglądania innych filmów, pozdrawiam wszystkich patronów i do zobaczenia. Cześć.